Czwartek, 31 grudnia, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Drużyna Hydrotraku przegrała z Argedem Biemslem Stalą Ostrów Wielkopolski pierwszą kwartę. Potem gra się wyrównała, ale o odrobianiu strat radomianie mogli tylko pomarzyć. Radomska drużyna rozpoczęła mecz od prowadzenia 6-2. Potem jednak do głosu doszli przyjezdni i wysoko wygrali pierwszą kwartę. Stal objęła prowadzenie 26-16. W drugiej części meczu goście nie byli już tak skuteczni. Hydrotrak zaczął odrabiać straty. Radomianie wygrali drugą kwartę 17-14, ale w kolejnej części spotkania znów lepsi byli Ostrowianie. Podobnie w ostatniej kwarcie, w której Stal kontrolowała przebieg rywalizacji. Mecz zakończył się wygraną gości 83-73. W zespole Stali pierwszoplanowe role grali byli zawodnicy radomskich klubów. Jakub Garbacz zdobył 15 punktów, a Karol Lindbom 16. W zespole Hydrotraku najskuteczniejszy był Robert Stumbris, zdobył on 20 punktów. Piłkarze ręczni Uniwersytetu Radom wrócą do zajęć 4 stycznia. W ramach przygotowań będą sparingi i udział w turniejach. Choć szczypiorniści spotkają się w uczelnianej hali 4 stycznia, nie znaczy to, że teraz zawodnicy mogą dowoli odpoczywać. Przeciwnie, piłkarze ręczni Uniwersytetu solidnie trenują, ale indywidualnie. W programie zajęć mają dużo biegania. Nie wiadomo co z Piotrem Rojkiem, który od dawna leczy kontuzję. Pozostali gracze są zdrowi i przystąpią do treningów 4 stycznia. Trener Mariusz Grela dogaduje sprawy sparingów. Na razie wiadomo, że Uniwersytet zagra mecz z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W planach są także turnieje w Końskich lub Zwoleniu. Druga runda pierwszej ligi rozpocznie się 30 stycznia. Radomianie zagrają wtedy na wyjeździe z Mazurem Sierpc. Krzysztof Ratajski awansował do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w darcie. Polak pochodzi ze Skarżyska Kamiennej. Przed kilkunastu laty Krzysztof Ratajski był zawodnikiem Radomskiej Ligi Darta. Grał w zespole o nazwie Country. Piłkarki Hydrotraku rozpoczną przygotowania do rundy rewanżowej 12 stycznia. Rozgrywki zostaną wznowione 6 i 7 marca. Radomskie piłkarki rozegrają serię sparingów. Hydrotrak zmierzy się najpierw z juniorkami swojego klubu, ale potem spotka się z KS Raszyn, KSP Kielce, Sokołem Kolbuszowa Dolna, AZS UJ Kraków, Górnikiem Łęczna, juniorkami Pragi Warszawa, Ząbkowią Ząbki i Widokiem Lublin. Skład drużyny Hydrotraku pozostanie bez zmian. Podopieczna trenera Wojciecha Pawłowskiego rozpoczną drugą rundę meczem z rekordem Bielsko-Biała. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro.